Bonusoida. Karolina Putlak, zapraszam na specjalne wydanie Bonusoidy. Dziś usłyszycie relacje ze spotkania z redaktorem Marcinem Wroną, korespondentem faktów w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam do słuchania. Bonusoida, magazyn reporterów Radia Bonus. Witam Państwa bardzo serdecznie na trzecim spotkaniu z cyklu Posłuchaj Mistrza, organizowanym przez Radio Bonus Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Naszym dzisiejszym gościem jest redaktor Marcin Wrona, korespondent TVN-u ze Stanów Zjednoczonych. Rozmowę poprowadzą Katarzyna Pilch i Konrad Pilczyk. Zapraszamy serdecznie. To na początek takie dosyć oczywiste pytanie. Wyjechałeś do Stanów Zjednoczonych Ameryki dlaczego? Ponieważ byłeś zmęczony prowadzeniem programu Pod Napięciem, ponieważ zachęcił cię troszeczkę twój przyjaciel, z którym zawsze rywalizowałeś, czy może też potroszę dlatego, że pewien młody informatyk o pseudonimie Duch Prawdy zaczął cię nękać i tobie grozić? Powodów było bardzo dużo. Po pierwsze, dzień dobry i bardzo dziękuję za zorganizowanie tego spotkania i dziękuję za to, że tak dużo osób przyszło. Naprawdę jest mi bardzo miło i strasznie jestem skrępowany. Bardzo dziękuję. A po drugie, posłuchaj mistrza, rany Julek, jakiego mistrza? Że mi się nikam. Mnie zawsze uczono jednej rzeczy od czasów Radia Kraków, od 1989 roku, że dziennikarstwo to jest zawód w dużej mierze rzemieślniczy. To znaczy, to jest warsztat, który trzeba opanować i trzeba go szkolić. A mistrzów mamy bardzo niewielu w tym zawodzie, ja na pewno się do nich nie zaliczę. Natomiast jeśli mówimy o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, powodów było bardzo dużo, ale chyba powód taki najistotniejszy to było stypendium dla młodych, obiecujących dziennikarzy zorganizowane w roku 1991. Ja się śmieję, siedząc naprzeciwko młodych, obiecujących dziennikarzy, stary się wydziad, ale opowiadam o takiej właśnie historii. To było stypendium zorganizowane przez Rutgers University wspólnie z Rządową Agencją Amerykańską USAID, która już dzisiaj nie istnieje. Wybrano 10 osób, które wyjechały do Stanów w roku 90 albo 91. To był wtedy dla mnie potworny szok kulturowy, bo byliśmy zaraz po upadku komuny. Polska dopiero się podnosiła po dziesięcioleciach komuny. Ja poleciałem do Stanów, wysiadłem z samolotu w Nowym Jorku i zbaraniałem. I zbaraniałem, widząc Amerykę. To było jak takie uderzenie rozpędzonej ciężarówki. Ale takie uderzenie, które sprawiło, że ja się w tym kraju błyskawicznie zakochałem i wiedziałem, że do Ameryki będę chciał kiedyś wyjechać. Właśnie jako dziennikarz, właśnie jako korespondent. I więc to był ten powód najistotniejszy. Natomiast to, o czym mówiłeś, czyli 8 lat programu Pod Napięciem, czyli ta rozmowa z Tomkiem Sekielskim, bo to on jest tym człowiekiem, o którym piszę w pierwszym rozdziale Wron w Ameryce. Z Tomkiem zawsze trochę współzawodniczyliśmy. Jakby Tomek powiedział, że on by też chciał, no to ja już wiedziałem, że ja chcę na pewno. I to też, znaczy, duch prawdy nie, to sprawa z duchem prawdy. No cóż, no, ciężko chory chłopak, który sobie uroił, że został zesłany przez siłę wyższą, aby mnie zgładzić w pewnym momencie, no ale on został zatrzymany, poddany leczeniu i wszystko jest dobrze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast to zmęczenie Pod Napięciem gdzieś tak, jednak to było 8 lat ciężkiej bardzo pracy. No i realizacja marzenia, żeby zobaczyć, jak to się mieszka w Stanach Zjednoczonych. Bo co innego przyjazd turystyczny, co innego przyjazd na jakieś stypendium, a czymś zupełnie innym jest codzienność w Ameryce. I to jest fajne. Wracając jeszcze do dziennikarstwa, w jednym z wywiadów Mariusz Max Kolonko wytyka błędy polskiego dziennikarstwa i chwali strasznie wszystkie trendy dziennikarskie, które przeszły za ocenę. Ja wiem, że ty nie lubisz oceniać w jakikolwiek sposób, ale czy możesz się pokusić o taką ocenę, czy dziennikarstwo polskie jest rzeczywiście gorsze od amerykańskiego? My się zajmujemy trochę innymi sprawami.
To, co na pewno widać na pierwszy rzut oka, kiedy ogląda się telewizję w Stanach Zjednoczonych, ja przepraszam, że tyłem się do Państwa, może się tak ma, ale chciałem przodem do nich, teraz mam problem. Więc gdy ogląda się telewizję amerykańską, gdy ogląda się telewizję polską, to na pierwszy rzut oka widać różnicę polegającą na wieku prowadzących programy, na wieku reporterów. W Stanach Zjednoczonych reporter wiarygodny dużej stacji telewizyjnej to jest facet nawet starszy ode mnie i nawet bardzo bardziej siwy niż ja. Tymczasem u nas jest bardzo dużo młodych ludzi. Dlaczego się tak dzieje? No trudno mi to powiedzieć. Być może dlatego, że w Stanach Zjednoczonych jest dużo więcej możliwości startowania w tym zawodzie. Ponieważ każde większe miasto ma swoją lokalną stację telewizyjną, przynajmniej jedną, a przeważnie dwie, trzy. Każde małe miasto amerykańskie ma ileś tam stacji radiowych, ileś gazet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc o wszystkim, co się dzieje w internecie, bo internet to jest teraz kompletnie nowe otwarcie, jeśli chodzi o nasz zawód. Także to jest jedna z różnic, a błędy w tym zawodzie, błędy się pojawiają zawsze. Błędy popełniam ja, błędy będą popełniali Państwo, no bo tak jest. No. W tym zawodzie, postaram się tu ubrać w ładne słowa, bo oryginalna wersja jest mocno niecenzuralna. W tym zawodzie ma się w ręce zawsze odbezpieczony granat. I w pewnym momencie można ten granat puścić i może dojść do eksplozji. I to właśnie tak jest, robisz relacje, zwłaszcza na żywo. Nagle coś palniesz i jest tragedia. Tutaj się błędy pojawiają zawsze. To jest wpisane w ten zawód. A ja się zastanawiam, czy nie bałeś się porównać z Mariuszem Maxem Kolonką, bo on był wtedy taką niekwestionowaną gwiazdą tej korespondencji zagranicznej. Nie no, każdy z nas jest inny. Każdy z nas robił co innego, każdy z nas szedł inną drogą. W związku z tym to jest jeden z powodów, dla których ja lubię porównać generalnie. Ja się staram być sobą, on się stara być sobą. Była przede mną Kasia Sławińska, korespondentką Faktów. Dawniej był Tomek Wins, od którego ja się wielu rzeczy nauczyłem w latach 90. Także korespondentów było wielu. Korespondenci są przecież też dzisiaj. Jest Marcin Filej, z którym się znamy chyba od połowy lat 90. Pracowaliśmy dwukrotnie w tych samych filmach, to znaczy w Radio RMF i w TVN, teraz Marcin jest w TVP. Także ważne jest to, żeby każdy realizował jakieś swoje wyobrażenie o byciu korespondentem, byciu dziennikarzem i żebyśmy się nie starali kopiować, bo to jest kompletnie bez sensu. A jakimi cechami powinien się wyróżniać dobry korespondent zagraniczny? Powinien potrafić mało spać. Nawet bardzo mało. Dlaczego? Dlatego, że mamy, będąc na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, 6-godzinną różnicę czasu, a na zachodnim 9-godzinną różnicę czasu. To znaczy, podam przykład śmierci Michaela Jacksona, albo też ostatniej masakry w mieście Aurora w stanie Colorado. Tam mieliśmy akurat 8-godzinną różnicę czasu. Wydarzenia, które obsługuje korespondent, dziennikarz, toczą się do godziny, załóżmy 23:00 rano. Później przyjeżdżamy do hotelu. To wszystko, co nagraliśmy, musimy wgrać do komputera, zdigitalizować, fatalne słowo, ale używamy, czyli wciągnąć to do komputera, wstępnie opracować, położyć się na chwilę spać, po czym telefon dzwonił o godzinie 4-5 rano i zaczynamy konkretną pracę nad materiałem, bo gdy jesteśmy w Los Angeles albo San Francisco, fakty są o godzinie 10 rano czasu lokalnego. W związku z tym na 10 rano wszystko musi być zmontowane w Warszawie, a jeśli do tego jeszcze dochodzi wejście na żywo, to korespondent musi zdążyć na tak zwaną pozycję live'ową. Musi tam być przynajmniej pół godziny przed wejściem na żywo, żeby dokonać wszystkich sprawdzeń na satelicie, sprawdzenia zwrotne itd., itd., itd. No a później, po godzinie 10, zaczyna się robienie nagrań na kolejny dzień. Zatem zostają nam 4 godziny snu, 5 godzin snu. Więc to jest rzecz pierwsza. Korespondent musi potrafić funkcjonować bez snu. Po drugie, rzeczą, która dla mnie była trudna i jest trudna, jest fakt, że jeden człowiek musi ogarniać wszystko, co dzieje się w tak potężnym kraju jak Stany Zjednoczone. A czasem do tego dochodzi jeszcze Kanada.
I to jest też trudne. Trzeba mieć dużą chyba wytrzymałość psychiczną. Mnie zdarza się od czasu do czasu, że się budzę w środku nocy zlany potem, ze świadomością, że być może coś mi uciekło, że być może czegoś nie. No i trzecia rzecz, trzeba potrafić żyć z dnia na dzień w zasadzie bez planowania. Już kilka osób mnie o to pytało, jak ja sobie mogę na przykład zaplanować wolny weekend. No nie mogę. Ja mogę chcieć gdzieś wyjechać na weekend, ale jak coś się wydarzy, to telefon zadzwoni o godzinie 5 albo 6 rano. Muszę w maksymalnie delikatny sposób powiedzieć żonie, że nic z naszych planów i rzucić się w wir pracy, po prostu. Kasia Sławińska, która jak wspominałem była moją poprzedniczką, była na urlopie gdzieś na zachodzie Stanów Zjednoczonych, kiedy bodajże pojawiła się decyzja o aresztowaniu Edwarda Mazura. I ona po prostu musiała spakować walizkę, wsiąść w samolot i polecieć do Chicago. Koniec urlopu. Także tak to wygląda. Przy czym nie demonizujmy. To jest rewelacyjna praca, to jest najlepsza praca na świecie, jak to mówił mój operator Marcin Szobrocki, ponieważ widzimy takie rzeczy, jakich nawet dziennikarz amerykański nie jest w stanie zobaczyć. Bo dziennikarz amerykański ma swoją specjalizację. Departament Stanu, Departament Obrony, Biały Dom, prawda? I on jest tam, kropka. A my jesteśmy wszędzie. W takim razie w jaki sposób pokazać wydarzenia, rzeczywistość amerykańską, tak żeby przeciętny widz w Polsce się nią zainteresował po prostu? Jeśli cię nie spotkała taka sytuacja, że nakręciłeś materiał, zrobiłeś materiał, a Warszawa powiedziała, że to nie siądzie, nie będzie puszczony. Znaczy, zdarzyły się chyba trzy materiały, których nigdy nie ujrzały światła dziennego, ale powody były różne. Przeważnie działo się tak dlatego, że w momencie, gdy materiał już był w Warszawie, nagle dochodziło do jakiegoś wielkiego wydarzenia w kraju albo gdzieś na świecie, które wyrzucało z grafika ten materiał. No, jeżeli materiał jest wydarzeniowy, no to nie ma szans się pojawić. Natomiast my mamy różne wyobrażenia o Ameryce. Człowiek, o którym też piszę w Ronach w Ameryce, który mnie wprowadzał w Stany Zjednoczone, on tutaj nie jest wymieniony z nazwiska, ale chodzi o Tomka Wróblewskiego, do niedawna naczelnego Rzeczpospolitej. On był korespondentem Rady RMF w Stanach Zjednoczonych i on mnie właśnie do Amerykę bardzo mocno wprowadzał. On mi powiedział, że podstawą zrozumienia Ameryki jest wyzerowanie swojej pamięci. Należy zapomnieć o wszystkim, co się o Ameryce przeczytało, zobaczyło. I z takim świeżym umysłem trzeba zacząć Stany Zjednoczone poznawać, obserwować i chłonąć na nowo. Nie możemy dokonywać takich porównań Polska a Stany Zjednoczone, Europa a Stany Zjednoczone, ponieważ Stany Zjednoczone są innym krajem. Ja używam takiego porównania, nie wiem czy szczęśliwego, czy nie, dla mnie ale jest okej, że Ameryka to jest jakby inna planeta w tym samym Układzie Słonecznym. To znaczy, tam jest troszkę inne przeciąganie, troszkę inny skład atmosfery i się tego po prostu trzeba nauczyć. I dla mnie to jest jakby podstawa zrozumienia Ameryki i dla mnie to jest podstawa pokazywania Ameryki. Nie można oceniać, nie można porównywać, trzeba obserwować i starać się wejść jak najgłębiej w to podskórne amerykańskie życie. Ale mimo wszystko Polacy jednak lubią patrzeć na to, co się dzieje za oceanem. Jak myślisz, dlaczego? Myślę, że dlatego, iż Ameryka była dla nas zawsze taką trochę krainą marzeń, przynajmniej dla mojego pokolenia, pokolenia, które dorastało w latach 80., prawda? Kiedy nie mieliśmy, powiem inaczej, wielu z nas nie wierzyło w to, że komuna się kiedykolwiek skończy. I Ameryka była taką ziemią obiecaną, takim rajem wolności. Ja pamiętam, byłem na obozie skautowym w połowie lat 80. Ja miałem wielkie szczęście być w drużynie harcerskiej, która była pewnie najstarszych drużyn harcerskich w Polsce i była taka mocno niepodległościowa, trochę podziemna. I pamiętam, że moi starsi koledzy założyli się o skrzynkę Coca-Coli. A skrzynka Coca-Coli w połowie lat 80. to był produkt niedostępny, nieistniejący praktycznie w Polsce. Założyli się o skrzynkę Coca-Coli o to, czy komuna upadnie do końca tysiąclecia. Jeden twierdził, że nie ma szans, żeby upadł, a drugi twierdził, że może jednak gdzieś w okolicach roku 2000 komuny już nie będzie. Po co ja to mówię? No właśnie po to, żeby pokazać, czym dla mojego pokolenia Ameryka była. Dla wielu ludzi ciągle to jest właśnie ten taki
kraj gdzieś tam wymarzony, w którym dolary leżą na ulicy i w zasadzie każdy ma szansę osiągnąć błyskawiczny sukces, ale wielu ludzi młodych, takich jak Państwo, którzy podróżują, którzy w Ameryce byli, no dla wielu z Państwa pewnie Ameryka to jest ta ponura rzeczywistość. No to jest kraj, który, nie chcę powiedzieć, że najlepsze lata ma za sobą, ale ma na pewno ogromne problemy teraz. I zdecydowanie nie jest to Eldorado i zdecydowanie dzisiaj to nie jest ziemia obiecana. Choć jest to bardzo fajny kraj. Odpowiedziałem? A ja mam takie pytanie, może trochę z innej beczki. Które wybory dla Pana, dla Ciebie, człowieka znającego amerykańskie realia, z punktu widzenia zwykłego, szarego Amerykanina, były w ostatnim czasie ważniejsze? Wybory prezydenckie, czy to słynne referendum w sprawie legalizacji marihuany w trzech stanach? Nie, no to kwestia marihuany to była kwestia pewnie poboczna, podejrzewam. Dla tych, którzy palą, pewnie to było najważniejsze. Natomiast Amerykanie są teraz w bardzo dziwnym miejscu, w bardzo trudnym miejscu. To jest kraj cholernie spolaryzowany. Proszę sobie wyobrazić, że w okolicy, w której ja mieszkam, to jest północna Virginia, czyli to jest takie bardzo dobre miejsce na Ameryce. Dość bogate, dość wyedukowane, no takie fajne miejsce. Doszło do kilku zdarzeń, no w zasadzie niewyobrażalnych w Stanach Zjednoczonych. Na posesji, na podwórku mieszkanki Great Falls, to jest naprawdę mega, mega bogate miasteczko, spalono transparent Peter O'Neill. Z kolei opowiada mi moja koleżanka, że jej przyjaciółka postawiła transparent popierający Baracka Obamę przed domem i przepłukł jej opony w samochodzie. I to pokazuje, jak bardzo się Ameryka spolaryzowała i zradykalizowała. I to jest coś dziwnego, coś, z czym sami Amerykanie sobie nie mogą poradzić. Rozpadają się znajomości i przyjaźń przez takie historie. Choć ja mam na przykład przyjaciela, który jest zagorzałym demokratą, a mi bardziej gdzieś odpowiada konserwatywny system wartości. I on jest moim najlepszym przyjacielem amerykańskim. Czasem się trochę spieramy politycznie, ale generalnie sobie normalnie rozmawiamy i się mamy przyjaźń. Także dla Amerykanów te wybory prezydenckie były ważne. Dla Amerykanów były ważne wybory prezydenckie sprzed 4 lat. Przy czym 4 lata temu Ameryka, Europa i cały świat wszyscy się zakochali w Baracku Obamę. A teraz był dziwny wybór, ponieważ ciągle jest wysokie bezrobocie, ciągle jest kryzys. Polityka Baracka Obamy no, działa tak, jak działa, no, to widać gołym okiem. I był przeciwnik Obamy, który mówił, że on ma pomysł na stworzenie miejsc pracy, on ma pomysł na wyciągnięcie Ameryki z kryzysu. A jednak Amerykanie zagłosowali za Obamą. Podejrzewam, że dlatego, że wielu z nich bało się internetu. Bali się radykalnych oszczędności i bali się radykalnego cięcia wydatków. Czyli jest to już krótkowzroczne, bo kiedyś będzie trzeba zacząć oszczędzać, prawda? Zobaczymy, w którą to stronę pójdzie. Tak jak mówię, Ameryka jest w bardzo dziwnym miejscu, a mamy jeszcze napięcia ponowne na Bliskim Wschodzie. Zobaczymy. Wszyscy wiemy, że styl uprawiania polityki w Stanach Zjednoczonych i tutaj na naszym polskim podwórku trochę się różni, nawet chyba nie trochę. Czy przychodzi Ci na myśl taka osoba na polskiej scenie politycznej, która mogłaby być w całości, czy tam z jakimiś niewielkimi modyfikacjami przeniesiona do Stanów Zjednoczonych i tam robiłaby karierę w polityce? To jest trudne pytanie, na które trudno mi odpowiedzieć, choćby dlatego, że od 6 lat jestem w Stanach Zjednoczonych i nie żyję tym nerwem życia politycznego, który mamy w Polsce. Także nie chcę tutaj snuć jakichś dziwnych opowieści. Są natomiast polscy politycy, którzy dobrze zachowują się na scenie amerykańskiej, inaczej powiem, dobrze odnajdują się na scenie amerykańskiej. I takim politykiem, można go lubić albo nie, ale takim politykiem jest Radosław Sikorski. To jest facet, który rozmawia z Hillary Clinton, z innymi amerykańskimi politykami, senatorami itd., jak równy z równym. I on jest w Stanach Zjednoczonych naprawdę lubiany i szanowany. Więc to jest jedna z takich postaci.
Mieliśmy fajnego ambasadora, myślę o ambasadorze Kupieckim, który zjechał do kraju, teraz jest wiceministrem obrony. No i mamy fajnego nowego ambasadora, który też z tego, co widzę po dwóch z nim spotkaniach, będzie fajnie reprezentował nasze interesy w Stanach Zjednoczonych. A wracając na grunt Polski. Kilka dni temu Filip Kaiser w materiale Dobry News o gazie przedstawił, jak bardzo reporterzy pracują nad informacją w sposób taki sztampowy. Czym różni się konstrukcja newsa z oceanu od tej konstrukcji newsa w polskiej telewizji? I czy to nie jest troszeczkę tak, że właśnie reporterzy amerykańscy pracują pod naciskiem większego szablonu? Ja o tym materiale słyszałem, ale go nie widziałem. I odpowiem tak, jak już na to pytanie, na podobne pytanie dzisiaj odpowiedziałem. Otóż, news telewizyjny musi mieć pewne reguły, pewien format, pewną strukturę. Tak? Natomiast to jest jakby oczywiste, no nie można zaczynać od końca, nie od środka, bo alfabet też się zaczyna na A, a kończy się na Z, prawda? I tego nie będziemy nagle zmieniać, bo komuś się zwróciła kolejność inter, prawda? Natomiast wszystko zależy od tego, co jest włożone w tę strukturę. Ja mam to ogromne szczęście, że będąc korespondentem w Stanach Zjednoczonych, w zasadzie codziennie spotykam się z innym zagadnieniem, z innym wydarzeniem, z inną sytuacją. Ja nie wiem, jak ja bym sobie był w stanie poradzić z tym, gdybym przez 15-20 lat był akredytowany przy Białym Domu i codziennie, od rana do wieczora siedział w tym samym maluteńkim pokoiku prasowym w Białym Domu. Pewnie bym oszalał znać się, bo ja muszę co chwilę mieć jakieś nowe wyzwanie, co chwilę być w innej sytuacji. I dlatego sytuacja korespondenta zagranicznego jest trochę inna, ponieważ zajmujesz się wszystkim. Zajmujesz się polityką, zajmujesz się obronnością, zajmujesz się życiem codziennym, katastrofami itd. itd., itd. Dzięki temu ja mam w sobie, w moim podejściu, taką jakby świeżość. No. Ja każdy temat atakuję z pozycji faceta, który jest zainteresowany tym, co jest w środku. Natomiast jak za długo się zajmujemy jakimś jednym wydarzeniem, to ja sam zaczynam się mówić. A jak ci się wydaje, czy w amerykańskiej redakcji Filip Kaiser, dziennikarz, o którym mówił Konrad, też był atakowany krytykowany przez swoich kolegów? Wiesz co, no ja tej sytuacji nie znam. Ja się opowiem. Ja może przytoczę. Chodzi mi o to, co napisał Jarek Kuźniar na swoim Twitterze. Napisał, cytuję, dzieciak dał naboje tym, którzy chcą rozstrzelać te wołę. Znaczy, po pierwsze, trzeba być otwartym na krytykę wszelaką. Ja wiem, że to, co na przykład ja robię, jednym się podoba, drugim się nie podoba. Jedni krytykują, drudzy nie. Każdy ma prawo wyrażenia swojej opinii. I tutaj się nie ma co obrażać. To tak po prostu jest. Gdyby dany produkt dziennikarski miał podobać się wszystkim, to wystarczyłaby pewnie jedna stacja telewizyjna, jedna gazeta, jedna rozgłośnia radiowa, no i tyle. Bo byłby taki sam produkt wszędzie. Także nie mogę zabierać głosu w tej dyskusji, ponieważ nie znam tego materiału, nie znam dyskusji, która się toczy. No, jestem naprawdę outsiderem, jeśli chodzi o te historie i pewnie dla kogoś byłyby krzywdzące moje opinie wygłaszane w sytuacji, w której ja po prostu nie wiem, o czym mówię. Tak. W USA dziennikarstwo to podobno jedna z bardziej nielubionych przez społeczeństwo profesji. U nas, wydaje mi się, też idzie to właśnie w tym kierunku. Czy zgadzasz się z tą opinią? Najbardziej nielubianą profesją w Stanach Zjednoczonych jest dealer samochodowy. Także i tak mamy na razie lepszą sytuację. Ja nie wiem, czy jest to najbardziej nielubiana profesja w Ameryce. Wiem natomiast, że Amerykanie są przyzwyczajeni do kontaktu z mediami. Mówię o takich zwykłych ludziach na ulicy, jak podchodzisz do nich z kamerą, to bardzo rzadko się zdarza ucieczka. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś nie chce z tobą nawiązać rozmowy. I jak już zadajesz pytanie, to masz krótką, zwięzłą, konkretną odpowiedź. Ja się nie spotkałem z tym, żeby to był zawód nielubiany w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę. Studenci amerykańscy.
Times przeprowadzili taką ankietę i wyszło to, że dziennikarstwo jest w pierwszej dziesiątce zawodów najmniej popularnych i obok rzeźnika na przykład. Że nikt nie chce być dziennikarzem w Stanach Zjednoczonych. Nie, no to nie jest prawda. Znaczy, moja obserwacja jest taka, że Amerykanie wręcz chcą stanąć przed kamerą, wręcz się garną. Ja kilka razy miałem takie sytuacje, że na przykład nagrywałem stand-upa, albo robiłem z kimś rozmowę na ulicy, kończyliśmy rozmowę i nagle do mnie podchodzi ktoś tam z ulicy i mówi: zrób też ze mną rozmowę, ja też chcę być w telewizji. I słowo daje, to się zdarza bardzo często. Wręcz mieliśmy kłopot na konwencji bodajże demokratycznej, kiedy podchodzili do nas ludzie z wizytówkami, dawali nam swoje wizytówki, mówili: ja jestem delegatem stąd, a ja stamtąd, zrób z nami rozmowę. Ja mówię: słuchajcie, jesteśmy z Europy, z Polski. Tak to wyglądało. Nie wiem, no może tak jest. Ja się z tym nie spotkałem. Rozmawiając z tobą, też trudno mi wspomnieć o roku 99. Dostałeś wtedy tytuł Hieny Roku za odcinek programu, z tego programu Pod napięciem, który kręciłeś we wsi Cetyn. Czy dziś, oceniając z perspektywy czasu, nakręciłbyś ten materiał tak samo, czy może trochę inaczej? I czy ten fakt, że dostałeś tą Hienę Roku, w jakikolwiek sposób wpłynął na twoje dalsze dziennikarstwo? Czy zrobiłbym ten program inaczej? Tak. A dlaczego? Dlatego, że minęło kilkanaście lat i ja teraz jestem innym człowiekiem. Państwo kilkanaście lat temu też byli chyba trochę innymi ludźmi, prawda? Troszkę młodzi, z troszkę mniejszym doświadczeniem. To samo w moim przypadku. To jest życie. My zdobywamy doświadczenie na tej ścieżce życia. Każdy z nas, prawda? I doświadczenie zawodowe, i takie zwykłe, ludzkie doświadczenie. Więc to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Ja byłem potwornie oburzony całą sytuacją wokół tych kiedy. Zacznę od tego, że nigdy nie byłem członkiem żadnego stowarzyszenia dziennikarskiego i nie życzę sobie, żeby jakieś stowarzyszenie, z którym ja nie mam żadnych kontaktów i żadnych związków, oceniało moją pracę. Niech oceniają pracę swoich członków. Ale przepraszam, co im do mnie i do mojej pracy? Mnie mają oceniać moi szefowie. To jest rzecz pierwsza. I ta Hiena Roku tylko utwierdziła mnie w mojej decyzji sprzed 20 lat, kiedy postanowiłem sobie, że nie będę członkiem żadnych stowarzyszeń dziennikarstwa. Więc to jest rzecz kolejna. Rzecz następna jest taka. To był rok 99. To był rok, kiedy nie istniały jeszcze takie programy interwencyjne, jakie mamy dzisiaj. Kiedy ludzie siedzący na wygodnych kanapach, w wygodnych gabinetach, uważali, że świat się zaczyna i kończy na Warszawie. Tymczasem wtedy były takie miejscowości jak Cetyn, które były wioskami popegierowskimi, w których nie było żadnej przyszłości, ale to absolutnie żadnej. I tam dochodziło co chwilę do wielkich tragedii. My te tragedie pokazaliśmy w taki sposób, jaki uznaliśmy za stosowne i jak umieliśmy. I po tej Hienie Roku rozgorzała wielka debata na łamach magazynu Press, gdzie w mojej obronie wystąpił, jestem mu za to względnie wdzięczny, Bogusław Krabota z Polsatu, który nie musiał tego robić. W ogóle nie musiał zabierać głosu w tej dyskusji. Uważam za rzecz skandaliczną, że jest jakieś stowarzyszenie, które przypisuje sobie moralne prawo do oceniania ludzi, którzy z tym stowarzyszeniem nie mają nic wspólnego. To jest to po prostu skandal i tyle. A czy uważasz, że kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, że litery TVN będą otwierać w Ameryce naprawdę dużo drzwi, czy to jest niemożliwe do osiągnięcia? No to jest raczej niemożliwe, chyba że tak a propos, jest kilka TVN-ów, o czym się dowiedziałem w Stanach Zjednoczonych. Pytano mnie, czy ja jestem na TVN z Chile. Nie. Jest TVN w Chile, jest jeszcze gdzieś w Ameryce Łacińskiej i jeszcze gdzieś jest jeden TVN. Więc nie dość, że czasem muszę tłumaczyć, co to jest Polska i gdzie ten kraj się znajduje, tylko jeszcze muszę wyjaśnić, że TVN-ów jest na świecie przynajmniej kilka. Amerykanie to jest naród, który w bardzo pragmatyczny sposób patrzy na wszystko, co się dookoła nich dzieje. Jeżeli oni mają interes w tym, żeby rozmawiać z telewizją z Polski, to oni się do tej telewizji z Polski zgłaszają sami. Natomiast Ameryka ma interesy na całym świecie. Jak popatrzymy na globus, to musimy sobie uświadomić, że interesy amerykańskie to jest cały ten globus. My patrzymy na Europę, patrzymy na Rosję, patrzymy na Stany Zjednoczone. Tymczasem oni mają interesy wszędzie.
I ktoś mi ostatnio powiedział, nie wiem, czy to jest prawda, że w Waszyngtonie akredytowanych jest ponad 5 tysięcy zagranicznych korespondentów. To proszę sobie teraz wyobrazić, że każdy z tych zagranicznych korespondentów jako zadanie numer jeden stawia sobie wywiad z amerykańskim prezydentem. Nierobialne. Nierobialne. Nierobialne jest dotarcie do sekretarza obrony, sekretarza stanu. No to są rzeczy, które mogą się zdarzyć tylko wtedy, jeżeli Amerykanie mają w tym interes. Takie lżejsze pytanie. Masz słabość do hamburgerów. Czym różnią się amerykańskie hamburgery od polskich? Sam to przyznajesz w książce. No to widać to, proszę Państwa, na okładce, prawda? Tu jest hamburger. I widać to też po tym, co przed sobą noszę. Tak, to prawda. Uwielbiam generalnie amerykańskie jedzenie. Nie ma jednego amerykańskiego jedzenia. Są różne kuchnie regionalne w Ameryce i myślę tutaj o regionach amerykańskich. A ktoś mi ostatnio przypomniał kuchnię z Louisiany, gdzie jest jambalaya, ale też mamy kuchnię Tex-Mex i mamy hamburgery jednego rodzaju na wschodzie, innego na zachodzie i pizzę i tak dalej. Ale są też w Ameryce kuchnie etniczne, bo przecież Ameryka to jest ten kocioł, to jest ten tygiel, w którym się mieszają wszystkie kultury z całego świata. Taką kuchnią, w której myśmy się bardzo zakochali z żoną, ale chyba najbardziej się w niej zakochała nasza córa Marysia kilka lat temu, kiedy się okazało, że w restauracji etiopskiej wszystko się łapami. Nie ma tam sztućców. Jest podawany placek na takiej wielkiej tacy, to jest taki cienki placek, coś typu nasz naleśnik, ale to nie jest naleśnik. I to jest ogromna, okrągła taca, na której znajduje się to coś, a na tym są kubki takie paki różnokolorowe i to są dania. I teraz rwie się kawałki tego naleśnika i w te kawałki się nabiera jedzenie i w ten sposób się to zjada. Maryśce się to strasznie podobało, bo wreszcie mogła się popaprać po uszy i nikt na to nie krzyczał. A to jedzenie przy okazji jest bardzo dobre. Po co ja to wszystko opowiadam? No po to, żeby powiedzieć, że w Ameryce naprawdę można zjeść, co się chce. Ja na lotnisku w Waszyngtonie, tuż przed odlotem do Polski, w sieci Five Guys zamówiłem sobie hamburgera podwójnego z bekonem, z serem, z majonezem, z ogórkiem mieszczonym i z pomidorem. I do tego dostałem wielką torbę chyba. Na moim profilu na Facebooku jest zdjęcie tego, jeśli ktoś ma ochotę sobie zobaczyć, to polecam. Wśród komentarzy pod tym zdjęciem pojawiło się między innymi zdanie: ojej, to wygląda, ktoś to już zjadł. Skoro już jesteśmy przy hamburgerach, to mam takie pytanie. Mariusz Szczygieł, piszący od wielu lat prawie że już zawodowo o Czechach i ich stylu życia, mówi często w wywiadach, że najbardziej irytuje go ten moment, kiedy promuje jakąś książkę i dziennikarze proszą go o to, żeby używając jakichś w ogóle kosmicznych uogólnień powiedział, powiedzmy w trzech słowach, czym się różni mentalność czeska od polskiej i nawzajem. I on to nazywa wysmażeniem hamburgera. I czy byłbyś skłonny teraz nam tutaj takiego soczystego hamburgera wysmażyć i powiedzieć trzy słowa trafiające w sedno dokładnie, jeśli chodzi o Amerykanów? Nie. Mogę powiedzieć nie i zamilknąć, a postarać się jakoś temu sprostać. Po pierwsze, jeśli chodzi o Czechy, to ja mam w swoim sercu też specjalne miejsce dla tego kraju, bo w Pradze wziąłem ślub. I to dowodzi, jak bardzo Czechy z żoną lubimy i kochamy. Natomiast jeśli chodzi o Amerykę i Amerykanów, nie chcę spłycać, no, nie chcę... O, już wiem, jak odpowiem. Proszę przeczytać tę książkę. W tym momencie wracamy na nasze polskie podwórko. Czy hipotetyczny amerykański odpowiednik redaktora Cezarego Gomeza też stracił pracę w swojej gazecie po publikacjach o Trotylu? Zdarzały się w Stanach Zjednoczonych sytuacje, w których dziennikarz wylatywał z kufru. Każdy kraj ma swoją specyfikę i każdy kraj ma obszary, które są obszarami ogromnej wrażliwości. Ja Czarka znam od lat.
i bardzo go lubię, to bardzo fajny facet. Znowu nie chcę mówić o czymś, co wydarzyło się w Polsce, bo uważam, że nie ma do tego absolutnych uprawnień. Jako facet, który o tym, co się wydarzyło, czytał tylko w internecie, siedząc w Stanach Zjednoczonych. Absolutnie nie ma do tego. Natomiast mogę opowiedzieć o kilku sytuacjach, kiedy w Stanach Zjednoczonych dziennikarze błyskawicznie wylatywali po komentarzach. Teraz się Państwu muszę przyznać, mam fatalną pamięć do nazwisk. Ja nie pamiętam, jak się ten facet nazywa. To był latynoski, inaczej, to był dziennikarz telewizji CNN, który miał swój program popołudniowy, Potomek imigrantów z Kuby. I on był gościem programu radiowego, który prowadzi współpracownik Johna Stewarta. To jest facet, który ma swój program na kanale Comedy Central. To jest taki codzienny talk show, który w prześmiewczy sposób reaguje na amerykańskie wydarzenia. I tam doszło do jakichś komentarzy na temat Żydów. I po kilku zdaniach, które właśnie ten dziennikarz CNN wygłosił, nie wiem, to był jakiś komentarz na zasadzie, no nie chcę tego przekłamać, Państwo to mogą znaleźć w internecie, to była głośna historia. Wiem w każdym razie, że to był komentarz, który dotyczył społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych. Ten facet nawet nie miał szansy pożegnać się z widzami telewizji CNN. Został natychmiast zwolniony z pracy. Także są w każdym kraju obszary, które są bardzo, bardzo delikatne. Ja nie mam najmniejszego prawa, żeby komentować tę sytuację, która się wydarzyła w Polsce. Zwłaszcza, że tak jak ja Państwu mówiłem, Tomek Wróblewski to był człowiek, który mnie prowadzał w Amerykę, znam go osobiście, więc choć nie widzieliśmy się już całe lata. Także absolutnie nie chcę tutaj się wdawać w żadną dyskusję. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że tak zwana sprawa Madzi wydarzyła się na gruncie amerykańskim. Jak ona byłaby relacjonowana przez media? Sprawa Madzi. Tej dziewczynki? Tak. Była... Które elementy tego medialnego zamieszania pojawiłyby się albo nie pojawiłyby się w amerykańskich mediach? My robiliśmy materiał dotyczący poszukiwania dzieciaków właśnie w momencie, kiedy była jeszcze ta pierwsza wersja, że dziewczynka została wyprowadzona. Jest w Stanach Zjednoczonych taka duża organizacja, która wspólnie z FBI, z Departamentem Sprawiedliwości, z agendami rządowymi zajmuje się poszukiwaniem zaginionych dzieci. Kiedy rozmawiałem z nimi poza kamerą o tej całej sytuacji, oni od początku mówili, że coś mi tutaj nie da. To jest coś innego. Na pewno ta sprawa byłaby nagłośniona i my mieliśmy przecież taką sytuację, znowu moja fatalna pamięć dotycząca imion i nazwisk, ale my mieliśmy sytuację na Florydzie, kiedy matka doprowadziła do śmierci swojego dziecka, Casey Anthony. To była sprawa, którą żyły wszystkie amerykańskie media od rana do nocy. Były wręcz transmisje z obrad sądu. Jeśli my byliśmy gdzieś zniesmaczeni tym wszystkim, co się działo wokół sprawy Madzi, jej matki, to proszę sobie wyobrazić, że to, co było u nas, to naprawdę było nic w porównaniu z tym, co się działo z panem Casey Anthony w Stanach Zjednoczonych. Tam każdy talk show, każdy program telewizyjny, każdy program radiowy, tak jak mówię, od rana do nocy zajmował się Casey Anthony, a Headline News w zasadzie w całości, ten kanał należący do CNN-u, w całości poświęcał całe swoje pasmo antenowe tylko i wyłącznie w miejscach. A która praca sprawia Ci więcej przyjemności? Praca w radiu czy praca w telewizji? Czy można w ogóle to porównać? Powinienem znowu wykonać jakiś unik, prawda? Radio jest fantastycznym środkiem przekazu. Radio jest środkiem przekazu, na którym się wychowałem. Jeszcze jako chłopak w podstawówce i w liceum żyłem w zasadzie od audycji radiowej do audycji radiowej.
i gdzieś tam w głębi serca zawsze chciałem spróbować swojego szczęścia w radiu. Ja mam dużo szczęścia w życiu, bo nie wierzę w zbiegi okoliczności. No, tak widać gdzieś było zapisane, że się kolej mojego życia potoczyły w takim, a nie innym kierunku, bo ja byłem na obozie językowym w Nowej Hucie zresztą, gdzie przyjechał Leszek Danuś z Radia Kraków zrobić reportaż. Ja się nawinąłem pod mikrofon, tak się zaczęła moja przygoda z tym zawodem. Później on mnie zaprosił do audycji na żywo jeszcze na szlaku w Krakowie, w Radiu Kraków. A ja później go zapytałem, co mam zrobić, żeby zostać już w tym studiu radiowym. Ja powiedział, to przyjdź za rok na praktyki. No i tak się stało. Radio jest moją wielką miłością, było, jest i będzie. Praca w telewizji to jest duże wyzwanie, to jest... Tam nie ma miejsca na taki romantyzm radiowy. To jest po prostu ciężka praca. To jest też dużo frajdy, ale to jest ciężka praca. Natomiast takie czasy, była jakieś taka audycja LIG23, którą robiliśmy razem z Marcinem Indyrem. Państwo są, zdaje się, za młodzi, żeby sobie to przypominać i kojarzyć, bo to była gdzieś połowa lat 90. Zdecydowanie za młodzi. Natomiast to były najfajniejsze czasy mojej pracy zawodowej. I to była po prostu zabawa, wręcz odgrywać wieczór. A czy chciałbyś kiedyś wrócić do uprawiania dziennikarstwa na polskim gruncie? A jeśli tak, to czy miałbyś się przestawić na polskie realia? Myślę, że musiałem się przestawić na amerykańskie realia. Natomiast polskie realia, mam nadzieję, ciągle we mnie żyją i mają się dobrze. Ja wiem, że jestem tylko czasowo w Stanach Zjednoczonych. Ja zostałem wysłany na określony czas, na kontrakt do Ameryki. I pewnego dnia wracamy z rodziną do Polski. Czy nie będziesz szukał zaczepienia w amerykańskiej dużej stacji? Nie, no bez szans. Nawet bym chciał. Po pierwsze, nie mam żadnych podstaw prawnych, aby szukać jakichkolwiek pracy w Stanach Zjednoczonych. A po drugie, ja jestem dziennikarzem polskojęzycznym, mediów polskojęzycznych. Bez względu na to, jak dobrze mówimy po angielsku, to my zawsze mówimy z akcentem, koniec kropka. Moja córka, 9-letnia, kiedyś jak jej coś czytałem po angielsku, nie, to była jakaś inna sytuacja, ona mnie pytała, dlaczego studiowałem filologię angielską, a ja powiedziałem, że no, dlatego, żeby dobrze znać język angielski, później zacząłem pracować w radiu, to dzięki temu, że dobrze znałem język angielski, to mogłem wyjeżdżać, ale jak mnie popatrzyłem, tata, ale ty nie znasz dobrze angielski. Więc to jest cała prawda. Maryśka mówi po angielsku bez żadnego akcentu, tak jak Amerykanka, bo miała 3 lata, jak wyjechaliśmy. Po polsku też mówi zresztą bez akcentu z kolei angielskiego, bo dzieciaki spędzają w kraju każde wakacje przynajmniej miesiąc. W domu mówimy tylko po polsku. Natomiast należy sobie wybić z głowy w sposób zdecydowany szukanie pracy w amerykańskim rynku. Zwłaszcza, że na amerykańskim rynku medialnym jest potworny kryzys. Jest potworny, gigantyczny kryzys. Proszę sobie wyobrazić, że podszedł do mnie mój kolega amerykański operator, który ma wszystkie federalne akredytacje, to znaczy wchodzi bez żadnych wielogodzinnych sprawdzeń do Białego Domu, Departamentu Stanu, do Pentagonu itd., itd. I on szuka pracy. On jest operatorem. On szuka pracy. Nie ma chłop pracy. Mam przyjaciela dość bliskiego, dźwiękowca, też Amerykanina. Pytał mnie ostatnio, czy ja nie jestem w stanie załatwić jakiejś fuchy, bo nie ma z czego żyć. Jest bardzo głęboki kryzys na amerykańskim rynku medialnym. Jeszcze tyle pytań od nas, ale to jeszcze nie koniec pytania. Teraz przyszedł czas oczywiście na pytania od zgromadzonego państwa. Także zapraszam do zadawania pytania, będę tutaj chodził z mikrofonem. Śmiało, proszę. Chyba, że ja się tak nawiedziałem, że wszystko wygadamy, tak? No na pewno muszą być jakieś przyszli dziennikarze. Proszę o pytanie. Kiedyś będziecie siedzieć na tym miejscu i będziecie się czuć tak samo idiotycznie, jak ja teraz. Michał jest z drugiego roku dziennikarstwa. Ja miałem takie pytanie, co przez 6 lat spędzonych w Stanach pokochałeś na tyle, że jako Polak stwierdzasz, że tego nienawidzisz w sobie? Co pokochałem na tyle? Co tak bardzo pokochałeś w Stanach przez te 6 lat? Dużo pokochałem.
w Stanach. Jest jedna rzecz, której w sobie nie lubię, a której Amerykanie nie mają. To znaczy, ja nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało, nie wiem, dziwnie, jakoś nieszczerze. Jestem generalnie dość nieśmiałym facetem. A Amerykanie tego nie mają. Amerykanie nie mają nieśmiałości. Ja to widzę na lekcjach u mojej córy w szkole. Jak pada pytanie, no takie jak właśnie przed chwilą, czy są jakieś pytania, każde dziecko podnosi po dwie ręce. Ja zrobiłem to, co zrobiła większość z Państwa, siedziałem tak. Ponieważ mam w sobie taką nieśmiałość, którą gdzieś wyniosłem, nie wiem, no, z mojego wychowania, dzieciństwa. Natomiast oni tego nie mają. Oni tego nie mają i ja to gdzieś podziwiam. To też zresztą, jak już mówiłem wcześniej, widać na ulicy, jak podchodzimy z kamerą. Ja mam problem z tym, żeby podejść do człowieka na ulicy i zadać mu jakieś pytanie. Muszę się przełamać. Natomiast oni nie mają żadnego problemu, żeby odpowiadać do kamery. A poza tym w Ameryce pokochałem bardzo dużo innych rzeczy. Taka moja miłość ostatnia, z którą pewnie będę miał trochę problemu po powrocie do kraju, to jest motocykl. Ja jestem już w takim wieku, że przeżywam kryzys średniego. Przestałem liczyć siwe włosy, bo już jest ich tak dużo. I zauważyłem, że bardzo wielu facetów w moim wieku, czyli tak po 40, grubo po 40, patrzy w stronę motocykli i sobie takowe nabywa, i ja też tak zrobiłem. I mam od pół roku gdzieś, może trochę więcej niż pół roku, Yamaha. Wcześniej miałem taką fajną replikę Wespy, ale teraz mam duży, fajny chopper i sobie z kolegami jeździmy. To co, praktykujemy nieśmiałość? Nie! Brawo! Kobieta w kolorze dolara. Tak, moje pytanie odnośnie poprzedniego. Z czego się bierze ta polska nieśmiałość i ten amerykański brak nieśmiałości? Czym się różni ta mentalność Amerykanów i Polaków? To jest bardzo dobre pytanie, nad którym my się z moją żoną zastanawiamy bardzo często. My przyznajemy się otwarcie, moja żona i ja, że mamy właśnie to takie wyhamowanie. Może to z tych czasów, kiedy wszyscy musieli tak samo iść równo potrzeby, prawda, w Polsce. Może to z tych czasów. Może to z takiego przekonania, lepiej się nie wychylać. Nie? Natomiast podziwiamy w naszej córce to, że ona, kurczę, jest ciągle gdzieś tam z przodu. No, jak jest jakaś dyskusja w szkole, nie wiem, jak dzieciaki się zgłaszają do zrobienia jakiejś prezentacji, to ona się wyrywa na równi z dziećmi amerykańskimi. Mój kolega, który był korespondentem, wrócił już kilka lat temu do kraju, posyłał dzieciaki najpierw do szkoły w Ameryce, teraz w Polsce. Twierdzi, że amerykańska szkoła uczy generalnie otwartości, a nasza nie za bardzo. Nie chcę krytykować naszych szkół. Jestem z rodziny nauczycielskiej, połowa mojej rodziny to są nauczyciele, sam zresztą studiowałem kierunek nauczycielski, którego nigdy nie skończyłem. Ale to pewnie też trochę to. No jest u nas taka nieśmiałość, nie? Jednak wstać na jakimś kurczę zebraniu, jak to było w Lejsie, na każdym zebraniu wystarczy, że ktoś musi zacząć pierwszy i nigdy nie ma tego pierwszego. Jest coś takiego w nas i trzeba się temu przyjrzeć i zastanowić, skąd się. A jak pan z perspektywy rodzica nie zapatruje się na system szkolnictwa w Stanach? Czy rzeczywiście jest tak źle, jak opinia panuje w Polsce, że źle, że nie uczą, że są niewyedukowani i no, że nie jest dobrze? Bo pana córka chodzi do... Polecam. Pana córka chodzi do szkoły... Ona chodzi do szkoły katolickiej. Ona chodzi do szkoły katolickiej. Natomiast sprawą edukacji też się troszeczkę zajmuję w tej książce, ponieważ nie da się, mówiąc o Ameryce, mówić o szkolnictwie amerykańskim jako jednej rzeczy. Ponieważ każdy stan z 50 amerykańskich stanów ma inne przepisy dotyczące szkolnictwa. Więc wszędzie jest trochę inaczej.
Natomiast są jakby takie trzy zasadnicze grupy dotyczące szkolnictwa. Po pierwsze jest coś, co się nazywa homeschooling. Coś, co jest nie do pojęcia u nas. Rodzic może powiedzieć, że nie posyła dziecka do szkoły i że będzie sam uczył w domu. I teraz tak, w niektórych stanach taki rodzic jest najpierw sprawdzany przez jakąś tam, przez jakieś tam ciało egzaminujące, czy też sprawdzające jego wiadomości, a w innych stanach nie. W jednym stanie dziecko jest poddawane egzaminom co jakiś czas, takie, które jest uczone w domu, w innych nie. Więc to jest raz. Dwa, szkoły publiczne. Ze szkołami publicznymi jest różnie. Wszystko znowu zależy od miejsca, o którym mówimy. Jeżeli mówimy o szkole publicznej w miejscu, gdzie nieruchomości są tanie, to znaczy, że to jest szkoła zła. Ponieważ tam jest rejonizacja szkoły. Jeżeli nieruchomości są drogie, to znaczy, że tam są szkoły dobre. W naszym miasteczku Falls Church szkoły są dość dobre i zdarza się, że ludzie nawet przeprowadzają się z New Jersey czy z Nowego Jorku do naszego miasteczka, biorąc potworne pieniądze na wynajem nieruchomości albo za ich kupno, żeby posłać dzieci do dobrej szkoły. No i jest szkolnictwo prywatne, szkolnictwo katolickie, między innymi, które ma opinię szkolnictwa dobrego. My posyłamy Maryśkę od 3 lat do katolickiej podstawówki w naszym miasteczku i jesteśmy dość zadowoleni. Aczkolwiek zastanawiamy się, czy nie sprawdzić też szkolnictwa publicznego i nie przenieść jej za rok do szkoły publicznej, żeby, nie wiem, może jakoś wyrównać historię. Choć ta szkoła katolicka ma coś, co mi się strasznie podoba, co ja kojarzę z filmów o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czyli takie mundurki, dziewczyny w spódniczkach w kratę, białe bluzeczki. Ja tak jak na filmie, to bardzo fajnie. Bo nie ma konkursu modowego, prawda? Żadne malowanie pazurów, żadne jakieś tam kolczyki. Powiedział pan, że zawodowiec raczej zawodem rzemieślniczym. Czy właściwie nie ma w nim mistrzów? Natomiast powiedział pan później, że jednak jesteś sam. Kto jest dla pana takim mistrzem, autorytetem dziennikarskim? Ja się uczyłem zawodu od kilku osób i miałem takie szczęście, że radia uczyłem się jeszcze w Radiu Kraków w roku 89, kiedy pracował tam Witold Siusarski, kiedy pracowali tam ludzie, którzy byli takimi wielkimi postaciami polskiego radia. I to było bardzo fajne. I tam właśnie się dowiedziałem, że to jest zawód hierarchiczno-rzemieślniczy w Radiu Kraków. I to było fajne. Później miałem frajdę też w telewizji pracować z ludźmi, którzy wiedzieli dużo więcej niż ja i mnie uczyli. Ale na pewno takim człowiekiem, o którym myślę jak o wielkim mistrzu, i mówię to nie dlatego, że jest on szefem grupy TVN, jest Mariusz Walter. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy robiliśmy program Pod napięciem, zwłaszcza w pierwszych latach programu Pod napięciem, Mariusz Walter do mnie dzwonił w zasadzie co piątek, ściągnął mnie do siebie do gabinetu i omawialiśmy każdy pomysł na program Pod napięciem. Przez długie, długie miesiące się to działo. Człowiek, który miał na głowie całą telewizję, którego reportaże z tego, co słyszałem, są dalej reportażami, na których trochę się uczy tego zawodu, prawda? Ten człowiek miał czas, żeby młodego wtedy dziennikarza brać do siebie do gabinetu i przegadywać z nim każdy krok. I to jest taki facet, o którego się nauczyłem na najwięcej. Ja mam takie pytanie właśnie do tego, czy jeżeli ktoś wyjeżdża z Polski do Ameryki, to jest w stanie robić już na początku materiały, które będą oddawały tą rzeczywistość w Ameryce. No i teraz
no, kupuję, bo jestem dalej w tym kolejnym. Jeśli chodzi o drugą część, mam nadzieję, że tak. Również po 7, po 8, po 9 latach. Natomiast ten. I to Państwo muszą sami ocenić, oglądając, prawda? Czy ja sfiksowałem, już przeszedłem na drugą stronę mocy, czy też nie. Natomiast ja miałem tą ogromną przyjemność być w Stanach Zjednoczonych przed objęciem placówki chyba z 15 razy, więc trochę ten kraj znam. Trochę. Na pewno nie tak dobrze jak dzisiaj, a na pewno jeszcze mam bardzo dużo do nauczenia się. Natomiast początki były straszliwie trudne. Straszliwie trudne. Gdzieś chyba po 6 miesiącach w Ameryce moja żona mogę stwierdziła, że się pakujemy, wracamy, bo to nie ma sensu. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych tego zawodu musiałem się jakby uczyć na nowo. Ponieważ tam troszeczkę inaczej wszystko działa. Tam jednak, to tak jak tutaj gdzieś padło pytanie, czy trzy litery TVN będą otwierać drzwi w Ameryce. No nie otwierają i pewnie nie będą otwierać i się tego trzeba nauczyć. No, trzeba się nauczyć realnej pracy w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest się jednym z tych kilku tysięcy korespondentów z kraju, który jest gdzieś bardzo, bardzo daleko. To było cholernie. I to jest ciągle trudne. Ja mam takie pytanie odnośnie, co myśli Pan na temat takiego stwierdzenia, że najwięcej dziennikarzy nie jest tylko dziennikarstwie, albo że po tym kierunku będziemy mogli najlepiej, nie wiem, zmywać gdzieś na wyspach lub nakładać frytki w fast foodach? Czy tak rzeczywiście jest według Pana, jak mówi Pan już po kilku latach w zawodzie? Ja sam po dziennikarstwie nie jestem. A jestem w tym zawodzie. Moja żona jest po dziennikarstwie i nie jest w tym zawodzie. Tak mogę odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, znowu w tych czasach, kiedy ja byłem studentem, dziennikarstwo było czymś kompletnie innym niż dzisiaj. Ola kończyła dziennikarstwo, kiedyś ona się obroniła, w 2000, no którymś tam roku i to już było inne dziennikarstwo niż to, które ja znałem ze słyszenia. Podejrzewam, że dzisiaj dziennikarstwo jest jeszcze inne. To jest tak, że naprawdę wielu dziennikarzy pojawiło się w tym zawodzie zupełnie przypadkowo. Natomiast mi czasem, i o tym wiem, brakuje takiej wiedzy teoretycznej, no, którą tutaj Państwo zdobywacie. Albo zdobywają w zasadzie. Zatem ja wiem, zapewne mediów będzie coraz więcej, zwłaszcza tych mediów, które są tymi nowymi mediami, prawda? Czyli w internecie. Musimy mieć jakby świadomość jednego, że patrzymy na jakby ponownie na to poniekąd, co się działo w roku 89, prawda? Czyli na jakby znowu przetworzenie polskiego rynku medialnego. Ponieważ internet tutaj bardzo, bardzo dużo zmienia. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jedno jest pewne. Dziennikarz to jest ktoś taki jak kiedyś kronikarz albo gawędziarz, prawda? Zapotrzebowanie na gawędziarza było, jest i będzie po koniec istnienia ludzkości. Zawsze będzie potrzebny ktoś, kto opowiada, prawda? Ktoś, kto przekazuje informacje w takiej czy też innej formie. Zatem ja bym się nie obawiał tych chwil. Zawsze będzie zapotrzebowanie na dziennikarzy i zawsze będzie zapotrzebowanie na opowiadaczy. Czy jeśli Pan dostał pracę w telewizji i pracował Pan w radiu, to byłoby to dalej Radio RMF FM, z którego Pan odszedł? Ja byłem ostatnio w RMF-ie kilka miesięcy temu i spotkałem się z moimi starymi kolegami, którzy tam dalej pracują. To jest dzisiaj zupełnie inne radio niż RMF w roku 97, kiedy z RMF-u odchodził. Nie wiem, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
Naprawdę nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Potrafię powiedzieć natomiast to, że strasznie lubię radio i być może kiedyś w jakiejś formie do radia wrócę, bo radio to jest jednak to, co było pasją, taką wielką pasją. Natomiast nie chcę, bo jakby gdzieś tam w tym pytaniu jest też prośba chyba o ocenę, tak? Absolutnie oceniać nie chcę RMF-u. Słuchałem dzisiaj sobie RMF-u jadąc do studia TV. Fajnie mi się słuchało. Na przykład słuchałem wtedy to do Tomka Obradowskiego, którego znam chyba ze 20 lat. Tyle. A ja bym chciała poprosić Pana o złotą radę dla nas przyszłych dziennikarzy, ponieważ powiedział Pan, że miał wiele szczęścia w swoim życiu, znalazł się w tym, a nie innym miejscu, spotkał takich, a nie innych ludzi. A czy my jakoś temu szczęściu możemy chociaż troszeczkę pomóc? Ja naprawdę miałem dużo szczęścia. Ja naprawdę miałem. Proszę sobie wyobrazić jedną rzecz. W 1988 roku spotykam reportera Radia Kraków, który mówi mi, żebym przyszedł na praktyki w lipcu roku 1989. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że w czerwcu 1989 dojdzie do pierwszych wolnych wyborów i że się wszystko zmieni. Tak? Czyli jak ja przyszedłem, oni potrzebowali kogoś młodego, kto będzie robił trudne tematy, bo oni sami jeszcze nie wiedzieli, w którą to wszystko stronę pójdzie. W związku z tym ja na przykład robiłem relację z ostatniego zjazdu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie. Ponieważ nikt ze starych dziennikarzy tam nie chciał pójść, bo się po prostu bali, mówiąc krótko, bo nie wiedzieli, czy to jest ostatni, czy też nie ostatni. Czy coś się dalej będzie działo, czy nie, więc wypchnęli mnie. I ponieważ ja byłem wypychany w różne miejsca, martwię się o Pani rękę. Ponieważ byłem wypychany w takie różne miejsca, to gdzieś tam mogłem zaistnieć. No szczęście po prostu. Szczęściem było to, że Edward Miszczak latem 1989 roku złamał nogę, leżał ze złamaną nogą w Zakopanem, cały czas słuchał radia i nagle usłyszał jakiegoś nowego kolesia, który robił relacje z ważnych wydarzeń, a nikt o nim wcześniej nie słyszał. Jak on wrócił z tego przymusowego pobytu gdzieś tam w Zakopanem, to zaczął ze mną rozmawiać i zaproponował mi udział w budowie RMF-u. Nie, no to gdyby ktoś to chciał zaplanować i wymyślić, to by to tak nie wyszło. Ja miałem po prostu mnóstwo szczęścia. Jedyną rzeczą, jaką mogę poradzić, jest to, żeby po prostu walczyć z uporem i żeby mieć marzenia. Ja wiem, że to może brzmieć w sposób pusty i bezsensowny. Ja marzyłem sobie o tym, żeby pracować w radiu. To było moje marzenie w liceum i się udało. Marzyłem o tym, żeby być korespondentem w Stanach Zjednoczonych. Czekałem na to bardzo długo, kilkanaście lat i się udało. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Marzyć i jakby chcieć coś zrobić. No i trochę pomagać tym drzwiom, trochę tak łokciem wyważać. To ja mogę jeszcze, tak jestem koło koleżanki, to od razu zadam. Czy jest coś takiego w Polsce, co brakuje Panu w Stanach? Czy możemy się chwalić? Za czym Pan tęskni? Znaczy, Pan, najbardziej brakuje mi oczywiście rodziny. Ja jestem jedynakiem, mam mocno starszych rodziców, którzy są w Krakowie i to jest straszliwy dla mnie problem emocjonalny. Ponieważ rodzice są tu, ja jestem tam. Więc, ale to tak zupełnie z pola prywatnego. Oczywiście, że brakuje mi kontaktów z moimi przyjaciółmi z dawnych lat stąd. Brakuje mi wyjścia na rynek. Ja jestem Krakusem, mój tata jest Krakusem, jego rodzice byli Krakusami. Kraków mam po prostu w żyłach i we krwi. W związku z tym kontaktu z Krakowem mi brakuje niebywale. Brakuje mi tej naszej atmosfery, no kurczę, takiej właśnie lekko przymglonej, wieczornej, gdzieś tam czasem z kiełbaskami jakimiś takimi. Brakuje mi tego straszliwie. Brakuje mi też Amerykanie. Jak to powiedzieć? Amerykanie są ludźmi, którzy postępują według procedur,
poruszają się wszędzie według zasad, zgodnie z zasadami, a my mamy jednak tę taką fantazję trochę własną, prawda? I to też jest fajne. Ja to strasznie mówię. My kombinujemy. Jak mamy problem, to kombinujemy. Staramy się od tej strony wyjść, od tej strony wyjść. Amerykanie na jakiś problem powstają przed tym problemem i czekają, aż coś się stanie. Więc tego mi też brakuje. Jest bardzo dużo w takim naszym polskim duchu takiej fajnej energii, której mi trochę wstanę brakuje. Ja mam pytanie a propos marzeń. Powiedział Pan, że potrzebuje Pan celów, wyzwań w pracy. Dużo też Pan już osiągnął tych swoich marzeń. Czy jest coś jeszcze takiego, czego Panu się nie udało osiągnąć? A co bardzo by Pan chciał zrobić? I co by było dla Pana takim wyzwaniem? No powiem Pan szczerze, że ostatnio, jak się to ukazało, to siadłem przerażony. Zdałem sobie sprawę, że cholera, spełniłem pewne marzenie. I co teraz? No właśnie, co teraz? Mogę mówić, że marzę o wywiadzie z amerykańskim prezydentem, bla, 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 bla. I no oczywiście, że marzę. No. Który dziennikarz nie marzy o wywiadzie z amerykańskim prezydentem? Chyba każdy marzy, prawda? Natomiast nie wiem, no, mam trochę z tym problem teraz. Mówiąc całkiem do bólu szczerze. Nie widzę przed sobą na razie czegoś o co bym walczył. Jest mi dobrze na razie tam, gdzie jestem, dobrze z tym, co robię. I pytanie, jak długo będzie dobrze mojej stacji z tym, że jestem tam, gdzie jestem. No właśnie, to drugie pytanie jest takie, co w powrocie ze Stanów? Jak Pan widzi swoją pracę? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ja jestem teoretycznie jeszcze w Stanach Zjednoczonych do lata 2015 roku. Zatem to jeszcze jest trochę czasu. No jest mi dobrze tam, gdzie jestem. Jest mi dobrze z tym, co robię. A moja żona tak ostatnio powiedziała po tym, jak się ukazały drony w Ameryce. Mówi, ty słuchaj, pojedźmy na Key West i ty tam będziesz książki pisał i my sobie tam będziemy mieszkali. Co ty na to? No? Był taki jeden facet, który siedział na Key West i pisał książki, nazywał się Ernest Hemingway, tylko on potrafił pisać duże, fajne książki, a ja na razie napisałem taki zbiorek felietonów i to tyle. Ja myślę, że tym pytaniem możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy panu redaktorowi za tyle, bardzo dziękuję. Dziękujemy wam za takie przybycie.